Sponsorem programu jest Forbet, sponsor Plus Ligi. Jesteśmy z powrotem. Zastanawiamy się tym razem nad indywidualnymi pojedynkami, nad walką poszczególnych gwiazd największych Plus Ligi. Marcin Lepa, Polsat Sport, kłaniam się nisko. Michał Ostafiejczuk, Forbet, witamy Państwa. Michał, wybraliśmy sobie trzy ciekawe spotkania z udziałem czołówki: Asseco, Resovia, Zaxa, Kędzierzyn, Koźle. Tutaj praktycznie na każdej pozycji moglibyśmy sobie wybrać gwiazdy i byłyby to takie pojedynki ze znakami zapytania, w których każdy może mieć swoje zdanie. Zacznijmy od atakujących. Konarski kontra Szeps, bo to Szeps gra ostatnio na tej pozycji. Wydaje się, że faworytem absolutnym musi być Konarski. Tak, i jest też moim faworytem. To przecież były zawodnik Resovii. Widzę w tej parze wygraną Konarskiego. Szeps też bywa zmieniany. Czasami wprowadzany jest za niego Dżaszki. To trochę działa na jego niekorzyść. Stąd też jednak wydaje się, że atakujący Zaxy powinien być tutaj zwycięski. Przyjmujący Iwowicz kontra Dero. Wydawałoby się jeszcze może pół roku temu, że Iwowicz po wspaniałej lidze światowej będzie jedną z największych gwiazd. Chyba jednak w tym sezonie to Dero jest zdecydowanie ciekawszym zawodnikiem. I gdybym miał wytypować się wynik tego pojedynku, to zdecydowanie na Dero. Ty jeszcze wybrałeś pojedynek środkowy. Tak, pojedynek dwóch flotów, dwóch wieżowców. Stary flot kontra młody flot, Marcin Możdżonek, Mateusz Bieniek. I tutaj na doświadczenie Marcina Możdżonka chodzi o liczbę zdobytych punktów z serwisów. No to jeszcze dodajmy sobie tak dla ciekawości może bloki obu drużyn, bo Marcin tutaj też będzie miał swój na pewno wielki udział. A więc która drużyna zdobędzie więcej bloków? Pozwolisz, że taki typ sobie wybierzemy, jak ty obstawiasz? A ponieważ ja widzę zwycięstwo Resovii, to jednak Resovia. No to ja oczywiście muszę się nie zgodzić. Dawid Konarski poprowadzi i będzie więcej bloków. Dobrze. Politechnika kontra GKS Katowice, Filip kontra Butryn. Zdecydowanie Michał Filip. To już do końca konsekwentnie na Michała Filipa odkrycie tego sezonu i myślę, że tutaj zdecydowana wygrana punktowa tego zawodnika. Tutaj też się zgadzam z tobą. Obstawiam jednak na atakującego Oniko Politechniki. Samika kontra Kapelusz. Sierhi Kapelusz. Wybrałeś jeszcze jakąś pozycję? Środkowych. Tutaj w tym pojedynku Andrzej Wrona, Bartłomiej Królicki. Tutaj jednak na Andrzeja Wronę. No to tutaj w tych typach zgadzamy się idealnie. Wreszcie ostatni mecz, Skra kontra Efektor. I tutaj być może nowinka, ciekawostka. Bo to, że Mariusz Wlazły jest w dobrej formie i jest oczywiście gwiazdą Skry Bełchatów, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast w drużynie Efektora już co do pozycji atakującego w ostatnich meczach niekoniecznie mieliśmy jednego wiodącego lidera, więc... Więc wybieramy taki zakład. Mariusz Wlazły kontra atakujący Efektora Kielce i ktokolwiek nie zagra na ataku w Kielcach, to jednak widzę zdecydowane zwycięstwo strzelby Skry, czyli Mariusza. I będzie się tutaj liczyła jakby suma punktów zdobytych przez ewentualnych zmienników. Gdyby nastąpiła zmiana na tej pozycji w drużynie Efektora, to liczy się suma obu atakujących w drużynie Efektora kontra Mariusz Wlazły. No myślę, że Mariusz zdobędzie ponad 20 spokojnie punktów w tym meczu. Tak jak mówisz, zdecydowana przewaga Skry w tym spotkaniu, łatwe, gładkie 3-0 i popis Mariusza Wlazłego, tak to widzę. I ostatnia pozycja, Kurek i Pęczew, to obstawiamy, będą przyjmujący Skry kontra Wachnik pewnie i Pawliński w drużynie Efektora. Ty wybrałeś? Bartka Kurka z Jakubem Wachnikiem i wygraną Bartka Kurka, który bardzo dobrze gra ostatnio na przyjęciu, zresztą dostaje szansę trenera na tej pozycji. Będziemy w takim razie podglądać już ostatnią regularną kolejkę, ale przypominamy, wrócimy jeszcze w play-offach, kiedy już ta walka o medale wkroczy w decydującą fazę, kiedy będziemy podglądać parę półfinałowe i później finałowe Plus Ligi. Marcin Lepa, Polsat Sport, kłaniam się nisko. Michał Ostafiejczuk, Forbet, do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Sponsorem programu był Forbet, sponsor Plus Ligi.